Audioteka przedstawia podcast Renaty z Worka Kości: Lady Killers: Jak mordują kobiety? Odcinek pierwszy: Czarne wdowy maszyny do zabijania. Nieszczęsny natras zdążył jeszcze przed własną śmiercią zorientować się, że jest podtruwany. Na wycofanie zmian w testamencie były już za późno, cały skromny dobytek przeszedł w ręce kochanki. Zwijał się w konwulsjach, wnętrzności paliły go żywym ogniem. Wydawało mu się, że agonia trwa wieki. Obok konającego mężczyzny leżały od czterech dni zwłoki niemowlęcia. Morderczyni planowała pochować kochanka i synka jednocześnie by ograniczyć koszty pogrzebu. Zapraszam do kręgu Lady Killers. Zanim opowiem Wam historię kobiet, które bez żalu mordowały najbliższych, musicie poznać i zrozumieć w jaki sposób, dlaczego, kogo, jak często mordują i co na tym zyskują. Posłuchajcie. Kobiety zabijają z lęku o siebie. I swoje dzieci. Zabijają, gdy czują się skrzywdzone i krwawa zemsta jest ich odpowiedzią. Zabijają, gdy chcą coś zdobyć czyli motywacja jest prosta rabunkowa. Rzadko zabijają z motywacji seksualnej, częściej z patologicznej gdy odzywa się w nich psychopatyczna czy socjopatyczna osobowość. Kobiety morderczynie z pobudek patologicznych będą kłamać i lekceważyć normy, tak samo jak mężczyźni, szukają ujścia swojej frustracji w agresji, okazują swobodę seksualną, obwiniają za swoje krzywdy prawdziwe lub domniemane innych. A do tego towarzyszy im parada nieprzyjemnych cech. Podejrzliwość, nieufność, egocentryzm i przewrażliwienie na własnym punkcie. Doskonale manipulują otoczeniem, wymuszają i podtrzymują urazy. Skupione na własnych potrzebach, zareagują pod wpływem emocji szybko i wrogo. Nie pokochają Was. Są niebezpieczne, jednak nie w takim stopniu jak mężczyźni. Nie odkryję Wam Ameryki. Panowie to Wy częściej popełniacie przestępstwa z udziałem przemocy. 10 razy więcej przestępstw niż kobiety. Dla porównania, w przypadku kradzieży różnica nie jest już aż tak wielka średnio 28% kradzieży dokonywanych jest przez kobiety 82% skazanych za uszkodzenie ciała to mężczyźni 88% skazanych za zabójstwo to mężczyźni. I tu jest miejsce na historię dla Was. Skąd wynika tak wielki rozstrzał w statystykach uwięzionych przestępców? Czy kobiety naprawdę są mniej agresywne i niebezpieczne? A może po prostu trudniej je złapać? Poznajcie kilka czynników, które sprawiają, że panie rzeczywiście rzadziej dokonują zbrodni mających na celu uszkodzenie ciała lub wręcz odebranie życia. Jak zapewne wiecie, testosteron u mężczyzn wywołuje agresję. U kobiet, wbrew powszechnej opinii, zmniejsza ją, zwiększając zaangażowanie w sprawy społeczne. Kobiety dzięki niemu czują się bardziej niezależne, będą walczyć o swoje prawa, wyjdą śmielej na ulice i na trybuny, zorganizują grupy wsparcia lub buntu. Tylko w przypadku parafilii seksualnych. Na przykład seksu BDSM, testosteron działa na obie płcie podobnie. Oczywiście u jednych i drugich ryzyko popełnienia zbrodni zwiększają zaburzenia i choroby psychiczne, takie jak schizofrenia oraz używki. Alkohol czy narkotyki rozhamowują nasze wewnętrzne blokady, dodają nie tylko źle pojętej odwagi, ale też skłaniają do brutalnych rozwiązań bez oglądania się na zasady moralne. Molestowanie i przemoc doznana w dzieciństwie niekoniecznie wpływają podobnie na kobiety i mężczyzn. Zapewne wiecie, że wielu spośród seryjnych morderców było zaniedbywanych w pierwszych latach życia bądź pozostawało pod wpływem otoczenia formującego w nich socjopatyczną osobowość. Mężczyźni ci często za swoje krzywdy obwiniali nie tylko prawdziwych winowajców, również osoby, które kojarzyły im się w jakiś sposób z oprawcami. Jak myślicie, przeciwko komu zwracają się doświadczone w podobny sposób w dzieciństwie kobiety? Najczęściej przeciwko sobie. Niszczą same siebie, sięgają po alkohol, narkotyki, odbierają sobie życie, rujnują relacje z innymi. A teraz uwaga, Powiem coś bardzo niepoprawnego politycznie, ale przytoczę cytat z publikacji Kiedy Kobieta Zabija, doktora Zdzisława Majchrzyka z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na podstawie badań i wzrostu liczby zbrodni w rodzinach, można powiedzieć, że właśnie rodzina jest czynnikiem wyzwalającym, restrykcyjnym stawia kobietę w roli ofiary, która reaguje ostatecznym rozwiązaniem. Jedna piąta mężczyzn aprobuje agresję wobec kobiet w rodzinie, czyli ta grupa generalnie jest nacechowana tendencją do przemocy. A przemoc rodzi przemoc. Wiele wskazuje na to, że słynna triada McDonalda nie dotyczy kobiet. John MacDonald w 1963 roku spostrzegł, że moczenie nocne w okresie dojrzewania, podpalanie lub gwałty, jak dookreślił to John Douglas z FBI, znęcanie się nad zwierzętami lub młodszymi dziećmi, często prowadzi do wykształcenia osobowości seryjnego mordercy. Tylko mężczyzny. Kobiety mordują inaczej i zarazem tak samo. Tak samo, bo sięgają po przemoc, są bezlitosne, zdecydowane. Inaczej, bo na ofiarę wybierają głównie swoich bliskich. Noworodki, małe dzieci i partnerzy życiowi są najbardziej zagrożeni. Kobiety popełniają tak zwane zabójstwa intymne. Słyszeliście pewnie nie raz, że kobieta w nowym związku decyduje się na, delikatnie mówiąc. Pozbycie się swoich dzieci. Panie rzadziej wybierają przemoc z powodów rabunkowych, a jeszcze rzadziej z powodów religijnych i politycznych. Teraz przedstawiam Wam czarne wdowy, maszyny do zabijania. Bez mrugnięcia okiem odbierają życie osobom, którym winne są miłość, opiekę i przywiązanie. mordują mężów, kochanków czy dzieci z chęci zysku. Do historii przeszło wiele wybitnie skutecznych trucicielek, bo właśnie trucizna była najczęściej wybieraną przez czarne wdowy metodą uśmiercania. Są wśród nich osławione Tilly Klimek, Marie Lafarge, Nanny Doss, czyli chichocząca babcia, Lizzie Holiday, Mary Benard, Mary Elizabeth Wilson oraz Mary N. Cotton. Czarnooka coton Cotton z domu Robson urodziła się w 1832 roku we wsi Low Mursley w północno-wschodniej Anglii. Jej specjalnością był arszenik. Pochodziła z ubogiego domu. Najcięższe lata kryzysu w Wielkiej Brytanii przypadły na okres jej dojrzewania. Ojciec, górnik, Zginął w kopalni, gdy wpadł do 46-metrowego szybu. Po jego śmierci dziewięcioletnia dziewczynka musiała pomagać rodzinie, matce i młodszemu bratu. Zaczęła od prostych prac, potem nauczała w szkółce niedzielnej i zatrudniała się jako pokojówka. Matka wyszła ponownie za mąż, gdy Meren miała 11 lat. Ojczym George Stott wzbudzał w niej tylko nienawiść. Z jego powodu uciekła z domu w wieku 16 lat. Zdobyła pracę jako pomoc domowa w sąsiedniej wiosce. Do matki wróciła po trzech latach i zaczęła uczyć się fachu krawcowej. Po raz pierwszy wyszła za mąż w wieku 20 lat. Jej wybrankiem był pracownik kopalni William Mowbray. Stając na ślubnym kobiercu, była już w ciąży. W ciągu pierwszych pięciu lat małżeństwa urodziła czworo lub pięcioro dzieci. Po latach nie pamiętała dokładnie, ile ich było i najprawdopodobniej pozbywała się ich niemal natychmiast po porodzie. William i Mary Ann nawet nie zdążyli żadnego z nich zarejestrować. Z czwórki lub piątki przeżyło jedno jedyne dziecko, choć tylko nieco dłużej. Trzyletnia Margaret Jane zmarła z wyczerpania. Niezależnie od tego, czy dzieci umierały naturalnie, czy z jej pomocą, młoda kobieta przyzwyczaiła się, że nie są na długo. Nie przywiązywała się do żadnego z nich, tak jak i do kolejnych mężów, czy nawet własnej matki, ale o tym za chwilę. Jedno dziecko umierało, rodziło się kolejne, która mu nadawała to samo imię. Para nie miała lekkiego życia Wieczne przeprowadzki, poszukiwanie jakiegokolwiek zatrudnienia, kolejne śmierci w domu, ciąże i porody. W końcu William zdobył pracę strażaka na statku parowym i w związku z tym zdarzało mu się znikać na kilka miesięcy z domu. Meren zostawała sama z kolejnymi dziećmi oraz kochankiem, Józefem Natrasem. Specjalnie o nim wspominam, bo jego osoba. Będzie wracać jak bumerang w tej historii. Kto wie, może była to jedyna osoba w całym życiu Mary Ann, do której zdołała się przywiązać. Nie na zawsze jednak. Po trzynastu latach małżeństwa, trzydziestodziewięcioletni William Mowbray zmarł nagle na gorączkę tyfusową i biegunkę. Wdowa odebrała najpierw kwotę trzydziestu pięciu funtów, Czyli półroczne zarobki przeciętnego robotnika, wypłacono je z ubezpieczenia męża. Trzy miesiące później otrzymała pieniądze z ubezpieczenia córeczki, która także zmarła na gorączkę tyfusową. Opiekujący się jej rodziną lekarz wybrał się z wizytą do młodej wdowy, chciał jej złożyć kondolencje i pocieszyć po śmierci męża. Gdy wszedł do jej domu, ku swemu przerażeniu zobaczył, że kobieta tańczy w nowej sukni cała w skowronkach. Kupiła ją za pieniądze z ubezpieczenia. Ze związku z Williamem została przy życiu jedna córka, Izabela, którą Mary Ann wysłała do swojej matki. Teoretycznie była teraz wolną od zobowiązań wdową mogłaby związać się ze swoim kochankiem na trasem. Mężczyzna był już jednak zaręczony i nie planował porzucić przyszłej żony. W tamtym czasie znalazła idealny zawód dla siebie. Została pielęgniarką i była w tej profesji naprawdę dobra. Nie, nie sądźcie, że mordowała swoich pacjentów, że tak powiem, wyspecjalizowała się w odbieraniu życia najbliższym osobom. Dla obcych była troskliwa, i opiekuńcza. I dzięki pracy miała nieograniczony dostęp do arszeniku, który stosowano w połączeniu z mydłem jako środek dezynfekujący. Wkrótce drugim mężem Mary Ann został jej podopieczny, który ozdrowiał w czasie, gdy pielęgnowała go czarnooka wdowa. 33-letni inżynier George Ward, przystojny, muskularny mężczyzna, był jej mężem dość krótko, nawet nie zdążyła zajść z nim w ciążę. Niektórzy uważają, że zawiódł ją w pożyciu intymnym i być może dlatego zaledwie po 15 miesiącach małżeństwa nagle zmarł. Śmierć poprzedziły rozwolnienie, bóle żołądka, mrowienie w dłoniach i stopach klasyczne objawy zatrucia arszenikiem. Także tym razem kobieta zgarnęła kolejną wypłatę z ubezpieczenia. Zapewne zastanawiacie się, jak zdołała nie wzbudzać podejrzeń. To szalenie proste. Przeprowadzała się z miejsca na miejsce z jednego miasteczka do innego, zmieniając przy tym nazwisko. Raz była mężatką z kilkorgiem dzieci za chwilę znów samotną wdową. Nie musiała się wiele starać by w tamtych czasach mylić tropy, czy też specjalnie je za sobą zacierać. W wiktoriańskiej Anglii mało kto rzucałby cień podejrzenia na tak zwaną słabą płeć. W powszechnym mniemaniu kobieta opiekowała się dziećmi i domowym ogniskiem. Morderstwo było jak najdalsze od jej łagodnej natury. Z drugiej strony Mary N wykorzystała dostępność trucizny i fakt, że bardzo często objawy zatrucia arszenikiem lekarze brali za kłopoty żołądkowe. Arszenik był bardzo popularny w XIX wieku i wcześniej popularny wśród trucicieli, rzecz jasna. Wystarczyło go rozpuścić w gorącym płynie, na przykład w filiżance herbaty. Nikogo nie trzeba było zmuszać do jej wypicia, zwłaszcza w wiktoriańskiej Anglii. Zaserwowany arszenik wywoływał między innymi potworne bóle brzucha, wymioty, biegunkę, paraliż czy dezorientację. Arszenik był też łatwo dostępny w formie miękkiego mydła, domowego środka do dezynfekcji. Koton była pielęgniarką, na pewno miała do niego łatwy dostęp, choć wtedy już zaczęto kontrolować sprzedaż i dystrybucję trucizn. No cóż, stereotypy... I arszenik na wyciągnięcie ręki, pomogły Mary Ann zamordować prawdopodobnie 21 osób. Słuchajcie dalej. Najęła się na gospodynie w domu zamożnego wdowca, cieśli okrętowego, Jamesa Robinsona, ojca piątki dzieci. Mężczyzna wpadł jej w oko. Jego najmłodszy synek, dziesięciomiesięczny Robinson, zmarł zaledwie tydzień. Po jej przybyciu. Mężczyzna jakoś nie powiązał faktu przyjazdu MRN i nagłej śmierci dziecka. Za to zbliżył się do niej mocno, bardzo mocno. Nowa gospodyni pocieszała go jak umiała po stracie synka. Wkrótce kobieta zaszła w ciążę. W tym czasie zachorowała jej matka. Nie było to w smak MaryN. Komplikowało jej plany. Właśnie zaczęła sobie widzieć nowe gniazdko, a tu została wezwana do chorej rodzicielki, pod której opieką wciąż pozostawała najstarsza, wciąż żywa córka Meren, Izabela. Margaret Stott, mimo iż wróciła do sił tuż przed przyjazdem córki, po dziewięciu dniach intensywnej opieki Meren zmarła. Przyszła pani Robinson. Nie oglądając się na nic i na nikogo, pakowała rzeczy konającej w konwulsjach matki. Powiedzmy, że pewne sprawy doprowadziła do ostatecznego rozwiązania nadszedł czas usunąć ostatnie przeszkody na drodze do szczęścia z panem Robinsonem. Trójka dzieci w domu bardzo prędko pożegnała się z tym światem. Sześcioletni synek Robinsona zmarł z powodu uporczywej gorączki, jego ośmioletnia siostra od gorączki z dolegliwościami gastrycznymi, a dziewięcioletnia Izabela z powodu gorączki gastrycznej. Zgony dzieci nie wzbudziły podejrzeń. W tamtych czasach, trudnych od strony higieny i opieki medycznej, umieralność dzieci była zatrważająco wysoka. Minęły cztery miesiące. Mary Ann została z dwójką dzieci i ich ojcem, panem Robinsonem, którego poślubiła w sierpniu 1867 roku. Ich córka urodziła się trzy miesiące później i żyła cztery miesiące do czasu, gdy jej matka podała jej arszenik. Dziecko zmarło w konwulsjach. Jak bardzo musiał być zaślepiony jej mąż, prawda? Jednak zaślepienie miłością czy zadłużenie minęło, gdy Mary Ann pokazała drugą stronę swojej natury, nieco mniej przyjemną. Zaciągała bez wiedzy męża długi i zmuszała starsze dzieci, by zastawiały kosztowności w lombardzie, a pieniądze przynosiły bezpośrednio do niej. Kłótnie o pieniądze, które wyciągała we wszelki możliwy sposób, Uciekając się do podstępów i kłamstw, doprowadziły do tego, że w gniewie opuściła dom męża, zabierając ze sobą ich drugie dziecko, synka George'a. Kobieta nie spodziewała się, że Robinson po prostu zamknie dom i się z niego wyprowadzi. Malucha podrzuciła swojej przyjaciółce, wyszła wysłać list i nigdy się po dziecko nie zgłosiła chłopiec na szczęście wrócił do ojca. Tym samym małżeństwo rozpadło się, aczkolwiek nigdy nie doszło do formalnego rozwodu. Robinson dzięki opamiętaniu i ostrożności przeżył, choć związek z Mary N kosztował życie trójkę jego dzieci. Największe podejrzenie wzbudziło w nim nakłanianie do ubezpieczenia się na życie, na korzyść żony. Kobieta znów była wolna i znów kombinowała, jak wykorzystać ten fakt. Nawiązała korespondencję ze starą znajomą, zamożną, samotną panną Margaret Cotton, której brat, Frederick, był świeżo owdowiałym mechanikiem z dwójką synów. Mary Ann miała 37 lat, Frederick, 40. Oboje pochowali małżonków, a mężczyzna. Potrzebował kobiety w domu. Mary Ann najpierw została jego gospodynią. Sprawy domowe prowadziła szwagierka, Margaret. Był początek roku 1870. Miesiąc potem 38-letnia Margaret Cotton nie żyła. Jej majątek odziedziczył brat. Scenariusz się powtórzył. Mary Ann zaszła w ciąży z Frederikiem i pobrali się. Przypominam, że wciąż była żoną Robinsona. Do jej licznych grzechów doszła jeszcze bigamia. Idąc za ciosem, wykupiła polisę na życie męża i jego synów. W domu w West Oakland była ich teraz piątka: Mary Ann, Frederick i jego dwóch synków z poprzedniego związku oraz nowonarodzony chłopczyk. Doszła jeszcze szósta osoba dramatu. Kochanek, natras. Z nich wszystkich najdłużej pożyje tylko Mary N. Do czasu. Natras był już do wzięcia, a Mary miała wiele spraw do uporządkowania, by nikt nie stał im na przeszkodzie. W grudniu 1871 roku zmarł Frederik. w marcu kolejnego roku jego dziesięcioletni syn, obaj. Na gorączkę gastryczną. W tym samym miesiącu zmarł 14 czternastomiesięczny najmłodszy potomek Mary N. Przyczyna zgonu konwulsje i ząbkowanie. Po śmierci Frederika Cotona natras wprowadził się do Mary N. jako lokator. Miał jednak pecha. Kobieta upatrzyła sobie bowiem nie tyle bardziej atrakcyjnego, co zamożniejszego kandydata na męża urzędnika akcyzy, którego była pielęgniarką. Natras musiał zniknąć. Jednak zanim to się stało, pani Cotton wzbudziła w okolicy West Oakland niepokój. Zgonu w jej domu było stanowczo za dużo, w zbyt krótkim czasie, i jeszcze ten kochanek. W dodatku w trakcie choroby dzieci, w marcu, kobieta nie chciała sprowadzać pomocy ani do pasierba, ani do własnego syna. Nieszczęsny natras zdążył jeszcze przed własną śmiercią zorientować się, że jest podtruwany. Na wycofanie zmian w testamencie było już za późno. Cały skromny dobytek przeszedł w ręce kochanki. Zwijał się w konwulsjach, wnętrzności paliły go żywym ogniem. Wydawało mu się, że agonia trwa wieki. Obok konającego mężczyzny leżały od czterech dni zwłoki niemowlęcia. Morderczyni planowała pochować kochanka i synka jednocześnie, by ograniczyć koszty pogrzebu. Niczym w morderczej wyliczance Agaty Christie, ponownie Mary Ann została sama, prawie sama. Ku jej rozgoryczeniu miała jeszcze na utrzymaniu syna Frederika, siedmioletniego Charlesa Edwarda Cotona. Ciężko jej było znosić dziecko zmarłego męża. Zaniedbywała, go biła, głodziła. Chłopczyk był poniewierany przez macochę. Przeszkadzało jej w nim wszystko. Stał na drodze do jej piątego małżeństwa. Była już w kolejnej ciąży. Postawiła wszystko na jedną kartę. John Quick Manning musiał zostać jej mężem, czy sobie tego życzył, czy nie. A życzył sobie. Coraz mniej. Bo coraz intensywniej. I mniej życzliwie szeptano o Mary N na mieście. Chłopiec dożył 12 lipca 1872 roku. Koton planowała oddać siedmioletka do przytułku, ale nie udało jej się to. Wbrew temu, na co narzekała, dziecko nie było dla niej utrapieniem. Stać ją było na wychowanie chłopca, nie był też niemowlęciem, którego trzeba byłoby ciągle doglądać. Po sześciu dniach od próby oddania go chłopiec nie żył. Zmarł w cierpieniach. Gdy konał, Mary Ann zaproponowała sąsiadowi, nomen omen asystentowi miejscowego koronera, panu Riley, by wpadł do jej domu i zobaczył, jakie spotkało ją nieszczęście. Teatralnie płakała nad umierającym dzieckiem. Mężczyzna nie skorzystał z zaproszenia, poszedł prosto na policję. Jego podejrzenia nabrały mocy. Tydzień wcześniej kobieta niechcący wygadała mu się, że Charles przeszkadza jej w życiu, ale nic to, bo na pewno i tak szybko umrze, jak cała reszta kotonów. Martwy chłopiec trafił na stół sekcyjny. Lekarz pobieżnie zbadał ciało i uznał, że dziecko zmarło z przyczyn naturalnych. Jednak na wszelki wypadek jakimś dziwnym przeczuciem pobrał wycinki żołądka i umieścił je w słoiku, który zakopał w swoim ogrodzie. Tu na chwilkę zatrzymam się, by podzielić się z wami moją refleksją. Często wracam myślami do Charlesa, ostatniej ofiary Mary Ann. Jak trudne musiało być życie chłopca. Osierociła go wcześniej matka, potem pojawiła się macocha, za sprawą której Umierało po kolei jego rodzeństwo, a w końcu i ojciec. Zdany na łaskę i niełaskę Meren, doświadczał tylko zgryzot. Jego krótki żywot zakończyła właściwie egzekucja, zbrodnia zaplanowana przez mającą się nim opiekować kobietę. Umierał kilka dni w cierpieniu. Czas mijał, ale sąsiedzi nie odpuszczali podejrzeń. Meren oskarżyła Rayleja, że przez odrzucone zalety do niej myśli się teraz nagonką na jej skromną osobę. Przez niego nie mogła szybko odebrać pieniędzy z ubezpieczenia Charlesa. Mogło się to stać dopiero po wydaniu aktu zgonu, które opóźniono z racji sekcji zwłok. Sęk w tym, że nie tylko Riley dostrzegł pewne, powiedzmy, nieprawidłowości w życiorysie kobiety. Lokalni dziennikarze prześledzili koleje jej życia i podejrzanie dużą, nawet jak na ówczesne czasy, liczbę zgonów jej najbliższych. Tymczasem lekarz ponownie zajrzał do wycinków pobranych z ciała chłopca i znalazł w nich końską dawkę arszeniku. Następnego dnia aresztowano Mary N. Oskarżenie dotyczyło zamordowania Charlesa Edwarda, Josefa Natrasa. Frederika Cotona juniora i malutkiego Roberta Robsona. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyraziło zgodę na ekshumację ciał. W każdym z nich znaleziono arszenik. Dziennik Evening Gazette donosił 16 września 1872 roku po ekshumowaniu zwłok na trasa. Mimo, że od pochowania upłynęło pięć miesięcy, ciało było w dobrym stanie. Zdaniem obecnych tu lekarzy nie było nic, co mogłoby okazać się naturalną przyczyną śmierci. Znaleźli niewątpliwe objawy zatrucia. Przeżyła tylko dwójka z trzynaściorga dzieci Mary N. Cotton. George, którego zabrał jej trzeci mąż, oraz ostatnie dziecko, dziewczynka Margaret Quick-Manning, urodzona w areszcie. Oskarżona w wyrachowany sposób, pojawiała się na sali sądowej z noworodkiem przy piersi, licząc na litość sędziego. I tak opóźniono procedury, by mogła urodzić. Po dwóch miesiącach od narodzin Margaret, proces ruszył w marcu 1873 roku. Obrona upierała się, że do zatrucia doszło przypadkiem, na skutek wdychania arszeniku. Składnika jakże wówczas modnych zielonych tapet, oraz spożycia środków do czyszczenia zawierających arszenik. Dziennikarze z Radio Times skomentowali opinię obrońcy. Ilości, których chłopiec spożył, były tak ogromne, że musiałby schrupać całą ścianę. Proces trwał trzy dni. Ława przysięgłych obradowała 90 minut. Zasądzono nietypowy wówczas wyrok śmierć przez powieszenie. Nietypowy, dlatego że w epoce wiktoriańskiej i później zwyczajowo nie skazywano kobiet na śmierć. Mary Ann do końca nie przyznawała się do winy, udawała męczennicę i zarazem próbowała wywołać u nowonarodzonego dziecka chorobę, pocierając jego dziąsła mydłem i licząc, że jego niedomaganie przedłuży jej życie. Jeśli trochę pogubiliście się w historii zbrodni, podsumuję. Najprawdopodobniej zaczęła swoją karierę morderczyni w wieku 20 lat. Ofiary Mary N. umierały na zapalenie żołądka. Zamordowała 11 z 13 własnych dzieci. Najmłodsze miało 3 miesiące. Najstarsza córka dożyła 9 lat. Pozbawiła życia trzech z czterech swoich mężów. Przypomnę, że ocalał trzeci w kolejności, który zorientował się, że jego partnerka nie planuje z nim szczęśliwego, a przede wszystkim długiego życia. Mordowała nie tylko mężów, lecz także ich dzieci z poprzednich związków. Zabiła piątkę, o ile nie siódemkę pasierbów i pasierbic w wieku od dziesięciu miesięcy do dziesięciu lat. Gwałtowną śmiercią zmarł jej kochanek 35-letni Joseph Natras i 38-letnia szwagierka, jej najlepsza przyjaciółka. 54-letnia matka Mary N również została przez nią otruta. Wyprawiła na tamten świat na pewno 15, o ile nie 21 osób, z najbliższego otoczenia. Oszczędzono jej publicznej egzekucji którą przeprowadzono na terenie więzienia D'Archem. Wpuszczono tylko urzędników oraz 20 reporterów. Rządny sensacji tłum pozostał za zamkniętą więzienną bramą. Egzekucje wyznaczono na dzień 24 marca 1873 roku. Czterdziestoletnia Mary Ann z celi śmierci na Szafot miała ledwie cztery minuty drogi. Przed wyjściem jeszcze szczotkowała swoje długie, ciemne włosy. Chciała dobrze wyglądać. Szal w biało-czarną kratę przykrywał jej związane ręce. Została powieszona przez kata znanego ze swoich sadystycznych skłonności, 73-letniego williama Calcrafta, nadużywającego brandy i niewybrednych żartów ze skazańców. Dziennikarze opisywali później, że Koton zanosiła się płaczem, idąc na szafot. Ostatnie jej słowa brzmiały. Boże, miej litość nad moją duszą. Kiedy Kat uruchomił zapadnie szubienicy, Mary Ann opadła w drgawkach, na zbyt krótkim sznurze. Za krótkim, by złamać jej kark i uśmiercić natychmiast. Kat pochylił się nad nią oparł na ramionach i pociągnął w dół, przyspieszając uduszenie. Ciało kobiety podrygiwało na szubienicy przez kilka minut. Zwłoki wisiały przez godzinę, przewidzianą procedurą egzekucji. Po stwierdzeniu zgonu ciało Maryen zabrano do więzienia, gdzie obcięto jej wspaniałe warkocze blisko czaszki i wykonano gipsowy odlew głowy. Odlew zrobiony został na użytek Towarzystwa Frenologicznego West Hartpool. Włosy złożono w trumnie razem z ciałem, które pochowano na terenie więzienia. Nie zmieniło miejsca pochówku po dziś dzień. Woskowy model Mary N. Cotton wystawiono w Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. Jej szczęka była bardziej kwadratowa niż w rzeczywistości, Starano się dodać złowieszczego wyglądu. Czy Mary Ann była jedyną straconą czarną wdową w historii? Nie. Betty Eccles, oskarżona o kilka morderstw arszenikiem, została powieszona w 1843 roku. Sara Czeszem otruła cztery osoby i zawisła w 1851 roku. A to jedynie początek smutnej listy. Dopóki naukowcy nie opracowali metod szybkiego rozpoznawania zatrucia arszenikiem, strychniną, tojadem i innymi dostępnymi truciznami, mordercy mieli ogromne możliwości. Nie tylko kobiety, także mężczyźni. Dziś również zdarzają się podobne historie. Podejrzewam, że czarne wdowy nie znikną tak prędko z akt i archiwów kryminalnych. Gdy mówię do Was te słowa, urodzona w 1996 roku Louis Porton ma 26 lat i dwa morderstwa na koncie. W 2019 roku została skazana na dożywocie z możliwością wyjścia dopiero po 32 latach za zamordowanie dwójki swoich dzieci. Przeszkadzało jej w życiu seksualnym. Zbrodni dokonała między 15 stycznia a 1 lutego 2018 roku. Zginęły trzyletnia Lexi i 17-miesięczna Scarlett. Louise mieszkała z dziećmi w Beechwood Court, w Rugby, w Warwickshire. Ojciec dzieci nie miał z nimi kontaktu. Scarlett nigdy nie poznał. Młoda matka nie traciła czasu na zajmowanie się dziewczynkami, robiła wszystko by opiekę przejęła gospodyni, u której mieszkała. W wolnym czasie wyszukiwała partnerów w aplikacjach randkowych, także za pieniądze. W styczniu 2018 roku Lexi trafiła dwa razy do szpitala. Lekarze nie potrafili zdiagnozować jej dolegliwości. Miała problemy z drożnością dróg oddechowych, przeżyła dzięki reanimacji. Lekarze nie widzieli wtedy nic podejrzanego w stanie dziecka. Gdy walczyli o życie Lexi, jej matka siedziała w szpitalnej toalecie i wysyłała swoje zdjęcia Toples potencjalnym klientom. Kilka dni po tych zdarzeniach Louise zadzwoniła po pomoc na numer 999. Spokojnie powiedziała operatorowi, że dziecko nie oddycha. Ratownicy zastali martwą dziewczynkę. Martwą już od kilku godzin. Podczas organizacji pochówku w zakładzie pogrzebowym jego pracownik spostrzegł, że matka, która właśnie straciła trzyletnie dziecko, śmieje się w głos, rozmawiając z jakimś mężczyzną przez czat wideo. Osiemnaście dni po śmierci Lexi zmarła nagle druga córka. Ratownicy przybyli dziewięć minut od zgłoszenia i znaleźli dziecko martwe. Zgon jednak uznano za naturalny, uznając za przyczynę niedrożność dróg oddechowych. Mimo wszystko, kompletna obojętność matki wobec podejrzanej śmierci dzieci wzbudziła niepokój. Policja sprawdziła historię jej wyszukiwarki w komputerze. Młoda kobieta szukała, jak skutecznie zabić dzieci, tak, żeby nie było śladów. W okienko Google wpisała między innymi pytania. Czy naprawdę możesz umrzeć, jeśli masz zatkany nos i zakryjesz usta taśmą, oraz jak długo po utonięciu można kogoś reanimować? Przeczytała też artykuł zatytułowany: Maluch przywrócony do życia po prawie utonięciu. Louise Porton została aresztowana i osądzona. Nie przyznawała się do winy. Przysięgli jednomyślnie, orzekli jej winę. Kobieta nie okazała skruchy ani żalu. Media okrzyknęły ją monsterman, potworną mamą. Dotychczas nieobecny ojciec, Chris Draper, był wstrząśnięty śmiercią dzieci, aż ciśnie się na usta, że mógł wcześniej się nimi zainteresować. W lutym 2020 roku. Matka morderczyni popełniła samobójstwo. Nie mogła pogodzić się z faktem, że jej własna córka dokonała wstrząsającej nieludzkiej zbrodni. Nie mam dla Was dobrych wieści. Czarne wdowy zabijały, zabijają i będą zabijać. Na szali, kładąc życie swych bliskich, wybierają własną wygodę lub finansowy zysk. Dziękuję, że wysłuchaliście tych historii. Myślcie, proszę, częściej o ofiarach, aniżeli zbrodniarkach. I uważajcie na gorącą herbatę, szczególnie gdy podaje ją bliska Wam kobieta, uwielbiająca wygodne życie i piękne sukienki. Do usłyszenia w następnej opowieści o Lady Killers, Renata z Worka Kości. Audioteka, dziękuję za wysłuchanie odcinka podcastu Lady Killers: Jak mordują kobiety. Autorka Renata Zworka-Kości. Realizacja nagrań Studio DFM. Postprodukcja Bartosz Sroczyński. Muzyka motywu przewodniego: Universal Production Music. Czołówkę i tyłówkę czytał Piotr Opoka. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.